Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Wiedźmin. Dobra, zabieramy się za to. Który to był ten? Właśnie, tarczy. Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać! Nudno! O, kurczaka nie weźmiemy, no dobra. Okej. Mam nadzieję, że damy sobie radę. Nie, nie jest źle. Okej, okay. Tak, na pewno musimy coś zjeść. Co my mamy tu, coś do jedzenia pojedynczego? Nie bardzo. Dlaczego teraz były inne rzeczy w skrzyni? O nie, okej. Okay. Rozumiem, to było w szczątkach. Dobrze, zjemy sobie jeszcze jednego kurczaka w takim razie. Nie, serio, nie mam miejsca w ekwipunku. Zastanawiam. Kurczę, no. No dobra. Ja tu jeszcze zajrzę. Przeglądam wszystko i tak dalej. Przydałoby się stąd wydostać. Po prostu. Nie, są to trudni przeciwnicy. Trochę punktów doświadczenia nam się zbierze. Nie, no ja tak przeglądałam te zwłoki. Zwłoki, tak. O. Żeby zobaczyć, czy nie mają jakichś oranów. Kurczę, nawet kilkanaście sztuk to jest różnica. O, cześć. Zadarłeś salamandro! Cały czas mamy na sobie jaskółka. No to nieźle nas biją, widzę. Okej. Powinno być chwilę spokojniej, dobra.
Pewnie mi poznikają te szczątki, ale już... Mam to w nosie. Nie, no, musimy tędy. No, a ty nie jesteś agresywny, dobra. O, nagle się zrobiłeś. O rany, serio. Wychodzimy stąd. No nie jestem w czasie walki. Widzicie? No, właśnie. Wychodzimy stąd. To jeszcze może osiłki przed kanałami nas mogą próbować zaatakować. O! No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Aha. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Okej. Mamy nowe zadanie. A jestem ciekawa, czy damy radę tu jeszcze wrócić. Aha, dobra. Czyli jakby co, możemy się tu jeszcze wrócić, oczywiście żadnych ciał do przeszukania nie ma. Ale tam jeszcze były szafki i tak dalej. Dobra, to tym się jeszcze zajmę. Okej, to był ten list. Bagna. Okej, czyli co teraz mamy zrobić? Lecimy na ten... do tej kraty. A, myślę, że nie. Ja to bym chciała się stąd wydostać. Tak w ogóle. Doszłam już, jak mam sobie z tym poradzić. Nie, no właśnie, jestem dość głupią Lenką. I zapominam o wielu plusach, które daje mi ta gra. Nie, dobrze idę. Nie. Chyba, że chcę wyjść w zimie klasztornej. Dobrze. Idźmy do wyjścia w zimie klasztornej. Dobra.
drugą stronę. No, oni podobno mieli mnie nie atakować, co dostałam kilka razy. To ja idę ogarnąć ekwipunek. Widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem w kanałach. Wydaje mi się, że muszę iść tędy. Tak, tędy. Ach, Geralt, co to było? O, właśnie. Ja sobie coś nałożę na miecz, a co? Niech będzie to. Też ta jest kulka, którą mamy na sobie, jeszcze działa. Ale to nam się przyda. Okej. Okay. Trochę się potruliśmy. Trochę bardzo nawet. Zapomniałam zupełnie o tym. Padłam. Oczywiście nie zrobiłam sobie zapisu. A nie. Dobrze. Przy wejściu do karczmy. Tylko pewnie z zawalonym ekwipunkiem. Przydałoby się trochę oczyścić Geralta w takim razie. Ta. Dobrze. To ja się tu zajmę. Tym, co trzeba. I zaraz do was wracam. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Tym razem spróbujemy tego Geralta powalić Ardem, bo to on najmocniej wali. I go... Zabijecie! Że tak powiem, zabić. Ale nie tym, nie tą bronią. Geralt. No, no. Geralt, dobrze. Teraz sobie poradzimy. Chyba. Już jesteś trupem. No dobrze. Już jest nieźle. Okej. Okay. Super. Myślę, że to będzie więcej warte niż ten temerski. Nie wiem, po co zbieram te brosze. Może ktoś jeszcze będzie chciał je ode mnie kupić. Okej. Okay. Czego teraz od nas chce gra? Mamy się wrócić do siemki.
No dobrze. Którędy będzie najszybciej? Chyba tędy. Tak jak tu przyszłam. Tak, a układałam się z utopcami. Oni chciały mnie wpuścić. A teraz tego nie zbiorę, bo mnie utopiec goni. Ja myślę, że Siemkę znajdziemy u niego. Mam nadzieję. Znaczy, w sensie w loszku. Bo już mam na razie dość zabawy w kanałach. Jeszcze będzie trzeba do tej kryjówki Salamandry się przejść, ale to już poza nagraniem. Tam troszeczkę poszabrować. A co to? Nie za dużo zebrałam. Właśnie. Tak w ogóle. No jesteś tutaj. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Sam mi to zleciłeś. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz tu zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Co? Bywaj się, panem. Pamiętaj, co ci powiedziałem. Okej. Udało nam się zniszczyć Salamandrę tutaj. Co mi jeszcze zostało? Wyprawa na bagna. Aha, to jest imię klasztorne i na bagnach. Są zlecenia. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że moglibyśmy pogadać z Triss. Jeszcze zerkniemy, czy tutaj nie ma tej osoby, od której chciałam wziąć zadanie. Rośnij, rośnij. Może jest w środku. O, jednego miejsca nie przeszukałam. Właśnie widzę. To jakieś przekleństwo. To było kichnięcie. Ale już dobrze. Widziałaś gdzieś salową? Tak, pewnie jest w ogrodzie. Wychodzi tam po południu zaczerpnąć tchu. Coś się... Okej. Przepraszam. Och, jak boli. Trochę ta pogoda mnie, że tak powiem. Podziębia w kółko. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No dobrze. Skoro tu nie ma zadania,
Dobrze, wracamy do Triss. Ja może sobie jeszcze ogarniam parę rzeczy i zaraz do was wrócę. Albo dobra, nie. Zostawimy to na później, nie ma sensu. Lepiej do Shani się nie zbliżać teraz. Bo nas zbije. Męczy mnie ta bezczynność. Ciężką książką. Okej. No tak, te teleporty są takie wygodne. Okej. Dokładnie. Bo to będzie nas czekać wyprawa na bagna, co wcale mnie nie cieszy. Ale tym też trzeba się zająć. Nie ma ciebie tutaj? Nie ma. Pewnie siedzisz z Alwinem na dole. Triss? Nie mów, że jesteś w Narekorcie. Na to wygląda. Albo łazisz po mieście. A, co za pogoda. Dobra. Nie cierpię. Dobrze, jestem na Narekorcie. Wypiękniających. A ja bym białe włosy poświęcisz. Sama nie wiem, kurczę. Przydałoby się coś zrobić, bo nie chcę na razie jeszcze lecieć na bagna. O, cześć. A, koncert Jaskra, okej. Nie wiedziałam, że będzie do tego scenka. Nie za długi był ten koncert. Okej. Piękny był ten minister. Dobrze, ja za to pójdę poszukać Triss na górze. Miał być o 20, jest 18:30. Jaskier. Cześć, Triss. Nie zrobiłam tu wszystkiego, prawda? Wiedźminie? Triss, w sprawie chłopca... Nie teraz, kochanie. Ściany mają uszy. Porozmawiamy w domu. O co chodzi z tą starszą... Wykorzystam kwiatę? Wszystkie... To długa i zawiła historia. Opowiem ci o skrócie. Dialogowa. Pewna elfka, Lara Doren Epsiadal, była specjalnie przygotowanym ładunkiem genetycznym, rezultatem wieloletnich prac. W połączeniu z innym ładunkiem elfim miała urodzić bardzo specjalne dziecko. Tak się jednak nie stało. Lara zakochała się w Kregenanie z Lot, ludzkim magu. Potomkowie Lary i Kregenana, tak zwana starsza krew, okazali się trudni do upilnowania. Czarodzieje stracili kontrolę nad niezwykłym genem. Tego nie pamiętam. Okej. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Wciąż to analizuję i dalej nie wiem. Serio? Tylko tyle masz do powiedzenia. Rany boskie. Chodź, Declan. Tak? Potrzebuję pomocy w śledztwie na bagnach. Ja ci nie pomogę. Musisz się sam rozejrzeć. To nie takie proste. Chociaż byłem tam kiedyś. Spotkałem pewną osobę. Nazywa się Waska. W wiosce ceglarzy. Wiem, o kogo chodzi. Wydawała mi się najrozsądniejsza z całej tej zgrai. Spróbuj z nią pogadać.
Dobrze. Co mi jeszcze powiesz? Potrzebujemy nieco czasu. Przyjdź później. Wiedźminie? Bywaj. Potrzebujemy nieco czasu. Przyjdź później. Nic mi nie powiesz. Szkoda więcej. Gadać. No kurwa. Mistrz Jaskier jest naprawdę niesamowity. Dobrze, spróbujemy jeszcze pomaltretować Stalara w takim razie. Jakieś problemy? W zasadzie tak. Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania stanowiska dla celów prywatnych. Jaki kodeks? Nie twoja sprawa, Wiedźminie. Przecież już wiemy, że jesteś agentem. Co nam powiesz jeszcze? Jakieś problemy? Dziękuję, wszyscy zdrowi. Cieszę się. Szczerze? A czy to ważne, Wiedźminie? Aha, spoko. Co powinni kupić? Co by to jeszcze dla was zrobić? Bo trochę utknęłam. Wiecie co, może ja zajrzę na groble. Tam też powinno być zadanie. Dla nas. Też jest już późno. Kurczę. To rycerze powinni walczyć z potworami. Wiedźmini są tacy ordynarni. Dobrze. No, ja się prześpię do rana. I co? I spotkamy się już tam w ciągu dnia. Dobrze? No, nie macie innego wyjścia. Mógł się zgodzić. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w zimie klasztornej. Dobrze, nie ma tutaj wciąż tej osoby, której szukam. W takim razie zajrzymy na groble i ja niestety chyba będę kończyć. Trochę tych cięć było. Sporo robiłam poza nagraniem. Na razie nie chcę się wybierać na bagno. Dziwny jesteś. Chociaż chyba będę musiała. Ale to zrobimy już w przyszłym odcinku. Spać mi się chce. Ja w międzyczasie sobie tam pogram w kości. To nam się na pewno przyda. O! Chcesz podziubciać? Nie, dziękuję. Mówią, że jesteś Wiedźminem. Słusznie mówią. To prawda, że Wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Owszem, ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie! Pytałeś o moją profesję. Masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rodowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz 100 orenów. Okej. Okay. Odzyskam twój rodowy pierścień. To szczęście, że cię spotkałem. Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce Melitele. Gdy pojawiły się potwory, stryj rzucił się do ucieczki przez bagno. Widziałem, jak bestie dopadły go w pobliżu posągu bogini. Aha. Bywaj. To wiemy, gdzie iść. Okej. Okay. Moi drodzy, ja wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. I zapraszam was do kolejnego odcinka.